Dobra. My jesteśmy w Puszczy Kozienickiej. Przyjechaliśmy posadzić dąbka na pierwszą rocznicę urodzin Natalki. Żołędzie są pobrane z dąbka, który był posadzony przez dziadka, tak, Fela? Jak ja się urodziłem, który rośnie pod domem. Miejsce jest takie dosyć znaczne. Wojtek, kop dziurę. Masz łopatę. Kop tu dziurę. No, żołędzie są tu. O. Kop. Tu. O. Wujek sadzi drzewo. Bratanicy. Mocno. No. Masz, filmuj ty, ja ci pomogę trochę, dobra? Dobra, ja trzymaj, tak? Tak? Tak. Dobrze, czekaj. To tak głęboko trzeba tam, nie? Tak, tak, tak. No, świnia, żeby nie wejść. Nie. Będę nagrany filmić. No, widzisz? Tak, będę. Wrzucimy tutaj parę sztuk. Dobra. To tylko tobie może przyjść coś takiego do głowy. A ja właśnie nagrywam z komórki. Już idę. Też parę rzeczy. Też? Co to było? Żołądź spadł na samochód. Na samochód? No. Kuku! Kuku! Pokaż mi, zobaczmy jak to. Miejsce jest... Dęby jakby tu wyrosły, to by miały dobrze, bo tu są starsze dęby, czyli las jest korzystny. No, kończymy. Niech może ten dąbek wyrośnie jakiś. Urocze miejsce. Puszczy Kozienieckiej. Gdzie się schodzą raz, tu druga, trzecia, czwarta. Tam jest skrzyżowanie. Piąta. I tam prosto jest Droga Królewska. Resztki Drogi Królewskiej. Wkoło ładne drzewa. Właśnie mi przywalił w łeb żołądź. Kilka świetnych dębów. I pod tą brzozą z prawej strony, 1,5 metra, posadzone dąbki, żołędzie starego dębu z Radomia, z pod domu babci Feli, dębu, który ma w tej chwili tyle lat co ja i został posadzony przez mojego dziadka jak się urodziłem. A myśmy te żołędzie przywieźli, żeby posadzić na pierwszą rocznicę urodzin Natalki. Ciekawe co z tego wyrośnie. Będziemy to obserwować dopóki się da. Miejsce i ziemia jest dobra, bo rosną tu dęby od lat, od kiedy pamiętam. No i tyle. Tam grzybiarze gdzieś się szwędają. Wojtek! Hop! No odezwiecie się czy nie? Domido. Tutaj dąb trochę rozwalony przez, widać przez piorun, płacze. Ale on się wybroni. Grzybiarze wyłazić! Grzybiarze poszli na grzyby, których tu w tej chwili nie ma, bo jest bardzo sucho w lesie.
No chodźcie, chodźcie już. O, to są właśnie grzybiarze, którzy zbierają grzyby, o których nie ma.